Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. To jest taka zapowiedź dźwiękowa, która towarzyszy audycji Ponad Oceanami, którą tworzymy wspólnie z Radiem Deon, i o godzinie 15.30 w każdy czwartek mogą Państwo jej wysłuchać na żywo. A teraz na żywo połączenie z Florydą, Ewa Jeneralczuk po drugiej stronie. Dzień dobry. Dzień dobry, Krzysztofie, witam serdecznie Ciebie, wszystkich słuchaczy Radia Wnet i oczywiście cały zespół Radia Wnet z Florydy. Już trochę spokojniejszej Florydy tak naprawdę. Wczoraj już świeciło słońce, ale środa wyglądała tragicznie na Florydzie. Będzie to naprawdę bardzo długie i mozolne sprzątanie, bo niektórzy stracili naprawdę dorobek całego życia podczas huraganu Helen 2 tygodnie wcześniej, a teraz dodatkowo po huraganie Milton, który uderzył w Siesta Key jako burza kategorii 3 z maksymalną prędkością wiatru wynoszącą 193 km na godzinę, około godziny 8.30 wieczorem. Ja chciałam tylko zaznaczyć, że ten huragan, który uderzył wieczorem, miał uderzyć tak naprawdę w nocy, około 2 w nocy. I dzięki Bogu, że właśnie tak się nie stało, ale w ostatnich kilku godzinach właśnie okazało się, że przyjdzie zdecydowanie wcześniej. Więc Milton, jeśli mogę powiedzieć, powstał jako burza tropikalna w Zatoce 5 października. Już dzień później, no niestety okazało się, że będzie, jest huraganem kategorii 5 z maksymalnym wiatrami dochodzącymi nawet do 290 km na godzinę. Więc to jest tragedia, to jest na pewno coś niesamowitego. Mieszkam na Florydzie 19 lat, w życiu nie przeżyłam takiego huraganu, a przeżyłam ich kilka, więc to było na pewno doświadczenie, nowe doświadczenie, bardzo straszne doświadczenie i co mogę powiedzieć, na pewno cieszymy się bardzo, że mamy tak małe straty, jeśli chodzi o ludzi, po tylko 12 osób, aż może też 12 osób straciło życie i to jest dlatego, że burza, ten huragan wywołał tornada, szczególnie w St. Lucie, tam po wschodniej stronie Florydy tak naprawdę. Ja mieszkam po zachodniej stronie Florydy, Clearwater, Tampa Bay, tu gdzie tak naprawdę no mamy gdzieś około 40-50 mil do, jeśli chodzi o Tampa Bay, a huragan uderzył troszeczkę bardziej na południe i w tym miejscu właśnie w Siesta Key właśnie bardzo duże, jeśli chodzi o właśnie wodę, czyli cały ten ocean został wepchnięty, tam są podtopienia, tam jest mnóstwo strat. Również bardzo podobna sytuacja w St. Petersburg, więc tutaj straty są ogromne. To jest żywioł, to jest żywioł. Wciąż 3 miliony mieszkańców nie ma, nie ma prądu na Florydzie, chociaż tak naprawdę jest uruchomiony cały zespół, nasz gubernator Ron DeSantis uruchomił cały zespół kryzysowy. Mówimy o naprawdę ogromnych ilościach żołnierzy Gwardii Narodowej, 50 tysięcy samych tylko ludzi, którzy przyjadą, żeby przywrócić nam prąd. Tak naprawdę prąd wrócił już wczoraj w dużej części tej dzielnicy, gdzie ja mieszkam. I z tego, co wiem, w Sarasocie też już jest prąd. Co mogę powiedzieć jeszcze? No naprawdę nie życzę nikomu takiego huraganu. Wiem, że są różne sytuacje w życiu człowieka, ale wiem, że mnóstwo Polaków, naszych rodaków, którzy mają hotele, którzy mieszkają właśnie przy Treasure Island, Clearwater, St. Petersburg, w tych miejscowościach, w Tampie, straciło dorobek całego życia. Ja wspomnę, że też dużo ludzi mieszka bardziej na północ właśnie, Hudson, tu gdzie ja mieszkam, Holiday. Tu też bardzo duże potopienia, ale to wszystko miało miejsce Helen. W tym tu Milton przyniósł nam dużo deszczu i dużo wiatru. Fale poszły bardziej na południe i właśnie tam pozalewały miejscowości. No, będziemy dochodzić do siebie powolutku. Ale na mówisz, pewno dużo strachu. Mówisz fale, fale... Sztormowe, tak, fale sztormowe, ponieważ ocean wyciągnął je, wiemy, że to się wszystko kręci w kółko, wyciągnął te fale najpierw, a potem je z powrotem oddał, fala sztormowa i poza tym też z samego rana o godzinie 7 przyszła przypływ i ten przypływ również wodę wepchnął do, prawda, do Tampa Bay, do Zatoki Tampa Bay tak naprawdę, więc no to wszystko razem wzięte. Będziemy się zbierać, będziemy sprzątać. Cieszymy się, że tak naprawdę uszliśmy z życiem, nikomu ci nie stało, żadnych większych szkód tutaj, w tej części, gdzie akurat nasze studio jest, nie było. I mam nadzieję, że
Ja tylko wiem, że jeszcze ten nasz huraganowy sezon kończy się dopiero 30 listopada, więc mamy jeszcze półtora miesiąca. Mam nadzieję, że się nic większego nie wydarzy. Straty, jakie duże straty, jeśli chodzi na pewno o finansowe straty, bo tak jak powiedziałam, wspomniałam, ludzie stracili dorobek całego życia, więc to będzie na pewno długa droga, żeby odbudować całe życie tak naprawdę, nie? Więc jest naprawdę, jest ciężko, ale cieszymy się, że w samym tym nieszczęściu jest też szczęście, że nie straciliśmy więcej osób. I tak jak wspomniałam, prawie 128 zgłoszonych tornad, ale tylko 34 potwierdzone. I w tym właśnie z jednym z tych tornad, które przeszło przez praktycznie całą Florydę, zginęło 6 osób w St. Lucie, właśnie po tej wschodniej stronie Florydy, niedaleko West Palm Beach. W hrabstwie Volusia zginęły 4 osoby i w St. Petersburg tylko 2 osoby, które tam no, zostały przygniecione przez drzewa. Także dużą też, no taką, też dużym problemem ta woda, która stoi, prawda, ona zejdzie za jakiś czas, ale na chwilę obecną są ewakuowani wciąż ludzie, dlatego że niestety jak wielka, ogromna, duża ilość osób ewakuowała się już w niedzielę, poniedziałek, bo to było wręcz no, takie nakazane, tak, większość ludzi też zostało niestety i ja przejeżdżałam przez te miasteczka właśnie przy samym brzegu i te miasta wyglądały jak miasta duchów w pewnym momencie, ponieważ było dużo policji, dużo wojska, ludzie się już nie poruszali, już we wtorek wieczorem już nie było nikogo na ulicach, także środa też była taka, gdzie przejechałam i tylko można była godzina policyjna i do tego czasu można było tylko jeździć i zobaczyć, czy coś się dzieje. Wiatr, ogromny wiatr, ogromne ilości deszczu. Ja wspomnę tylko jeszcze o tej wodzie, która tam sobie wejdziemy niedługo. Jeszcze niestety jest po huraganie, po tych, to powodziowa droga, gdzie właśnie nasi urzędnicy, nasi, prawda, ostrzegają, że jest to też bardzo, bardzo niebezpieczne i to, bo w nich, no niestety, są aligatory, są różne zwierzątka i między innymi właśnie bakterie, które w tej aparaturze, którą teraz tutaj mamy, no może nie być dobrze. Czyli byłaś na tych terenach najbardziej dotkniętych przez huragan, rozmawiałaś z Polakami, o których już powiedziałaś, że stracili dorobek życia? Wiem na pewno, nie ma dojazdu. W pewnym momencie po huraganie Helen wszystkie plaże, szczególnie plaża Clearwater, która ucierpiała najbardziej tak naprawdę, była kompletnie zamknięta. Nie było dojazdu do wielu, tak jak już wspomniałam wcześniej. Władze proszą, żeby osoby zostały w domu, żeby pozwoliły posprzątać im zerwane linie energetyczne. Piasek na Clearwater Beach, jeśli chodzi o Helen, teraz tego nie było, ale właśnie 2 tygodnie temu ten piasek był tak wysoki, bo chociaż tak naprawdę Venice i Siestaki, tam też został wepchnięty piasek, zasypane domy, samochody na wysokości czasami nawet kilku stóp, więc to no, nie można było nawet wjechać tak naprawdę na te barierowe wyspy. Mosty pozamykane były wszystkie. I wiem, że dużo osób Polaków właśnie straciło, no weszła im woda po prostu do domu. Pierwsze piętro było totalnie zalane, więc zbierają się powoli. Nie miałam okazji z nimi jeszcze rozmawiać, aczkolwiek znam ich osobiście. Wiem, które to są osoby. Ciężko z takimi osobami rozmawiać po takiej tragedii. One potrzebują dojść do siebie, żeby później móc opowiedzieć o tym, co się wydarzyło i jak to się wydarzyło. Więc jak to jest, jestem pewna, że ich spotkam wkrótce. A jak to jest w Stanach Zjednoczonych? Czy też rząd od razu przygotowuje odpowiednią ilość dolarów po to, żeby pomóc tym, których to dotknęło? Krzysztofie, rząd w Stanach Zjednoczonych jest troszkę inny pewnie. U nas tak naprawdę i każdy stan wprowadza swoje własne zasady i reguły, też ma inne. Są federalne prawa i są stanowe prawa. Te stanowe prawa, które są w stanie Floryda. Tym rządzi nasz gubernator Ron DeSantis, a jak wiemy, nasz gubernator rządzi bardzo dobrze. I choćby nawet sam fakt, że straciliśmy prąd tylko na 24 godziny, już odzyskaliśmy go wczoraj wieczorem, mówi o tym, jak dobrze rządzi, to wszystko jest przygotowywane zdecydowanie wcześniej. Wiemy, że jest taki sezon od 1 czerwca do 30 listopada. Jest przygotowane wszystko, jeśli chodzi właśnie o pomoc, nie daj Boże, w jakiejś właśnie klęsce żywiołowej, jak miała miejsce właśnie teraz przez ostatnie 2 tygodnie, bo to wszystko się wydarzyło w ciągu 2 tygodni. Pamiętam, że Helen poszła aż do Tennessee, do North Carolina. Tam zrobiła
straszne, straszne szkody. Tam tysiące ludzi zginęło. Więc Floryda jest o tyle właśnie, jak to mówią, lucky, że no, zginęło 100 parę osób w sumie razem tutaj na Florydzie. I tak, mamy tutaj zasoby, którymi dysponuje gubernator DeSantis i robi to w bardzo dobry sposób. Sama ewakuacja, którą zarządził już w poniedziałek, a do poniedziałku rana wszyscy mieli się ewakuować z tych przybrzeżnych wysp, z miejscowości i faktycznie tak się stało. Wszyscy wzięli sobie do serca, szczególnie, że po właśnie... wszyscy myśleli, że Helen nie będzie taka bardzo ciężka, prawda, że ona, że przejdzie, bo tak jak na przykład mieszkając 19 lat na Florydzie, jeden huragan jest większy. Przeżyłam huragan Irma na Florydzie, mój pierwszy taki poważniejszy huragan. I on naprawdę nie miał się nijak do tego, który przeżyłam wczoraj. Dlatego, że on wiało, ale nie był to tak ogromny wiatr, nie był to tak ogromny huragan. I te szkody były zdecydowanie mniejsze, prawda? Więc mamy zasoby, mamy mnóstwo, tak jak już wspomniałam, 50 tysięcy osób. Przyjechali też z Teksasu wszyscy linemen, jak to się mówi, elektrycy, którzy pomagają, żeby naprawić prąd, żeby przywrócić wszystko do porządku. No, prace trwają, będziemy sprzątać. Mam znajomych, którzy również musieli dużo rzeczy wyrzucić. Przede wszystkim te rzeczy już wyrzucone z mieszkań, z hoteli, z domów, stały wszystko na ulicach. Władze nie były w stanie posprzątać wszystkiego na czas, bo to był krótki okres czasu i to była taka obawa, prawda, że jak woda wejdzie, to wszystko to zabierze. Pamiętam, to były też lodówki, kuchenki, mikrofalówki, łóżka, meble. To mnóstwo tych rzeczy, prawda, na ulicach wystawione, czekało na zebranie. Nie było czasu. Znamy te obrazy, bo wróciliśmy właśnie z Dolnego Śląska. Tam to wygląda właściwie identycznie, ta fala, która pędziła nie z szybkością na szczęście 190 km na godzinę, ale fala, która pędzi z szybkością 30 albo 40 km po pękniętej zaporze, też robi taką wojenną destrukcję. To wszystko widzieliśmy, ale czy te dwa zdarzenia na Florydzie, obserwowane oczywiście na żywo w telewizjach amerykańskich, czy będzie to miało znaczenie w wyborach prezydenckich? Jakieś znaczenie? Komu w żagle powiał ten huraganowy wiatr? Raczej staram się nie wchodzić na polityczne sprawy i rozmowy, ale jeśli już o to zapytałeś, to zdecydowanie widzimy, obserwujemy tutaj szczególnie na Florydzie. Floryda jest bardzo konserwatywnym stanem, wiemy o tym, więc republikańskim, więc tutaj wszyscy jesteśmy tak naprawdę po stronie Donalda Trumpa, jeśli mogę tak powiedzieć. A jakie zachowanie Donalda Trumpa? Oczywiście udostępnił swój hotel, ma ich wiele, na Florydzie między innymi również, mieszka sam w West Palm Beach, w Mar-a-Lago, gdzie tam jest już na stałe, mieszka tak naprawdę. Udostępnił, widzimy różnicę, udostępnił swój hotel, prawda, dla ponad 270 mężczyzn, którzy przyjechali pomagać, żeby naprawić, prawda, przywrócić elektrykę. Więc to jest... jakiś pewnego rodzaju też, prawda, potwierdzenie tego, w jaki sposób zarządza się odpowiednio krajem, ale i takim też kryzysem. Z kolei, jeśli mogę powiedzieć o Kamali Harris, to co w tym czasie robiła, wszyscy wiemy, pokazują to telewizje, mam nadzieję, że polskie również, że właśnie była w show, którym, prawda, popijała sobie piwo i śmiejąc się. No to są dwa takie odrębne i różne światy. Donald Trump, który próbuje tutaj pomóc wszystkim, którzy ucierpieli, wysyła pieniądze, zbiera. GoFundMe została stworzona akcja, której w ciągu 24 godzin zebrał ponad 3,5 miliona dolarów. Jego sama córka, Ivanka Trump, wyjeżdżała właśnie do North Carolina, do Tennessee, tam do tych wszystkich, którzy naprawdę, naprawdę stracili wszystko, już naprawdę wszystko stracili, bo mieszkańcy gór nie spodziewali się prawdopodobnie też takiego huraganu tam. Więc widzimy, jak wspiera Donald Trump Amerykanów, a jak robi to Kamala Harris. Już dzisiaj wiemy, że jest ogromna przewaga pomiędzy właśnie Kamalą Harris a Donaldem Trumpem. I ja wierzę głęboko, że Amerykanie
obudzą się i zobaczą tak naprawdę, komu zależy na tym, żeby ten kraj się odbudował, bo jednak idzie w gruzy i widzimy to wszyscy, my szczególnie tu mieszkający na Florydzie i w Stanach Zjednoczonych, więc mam nadzieję, że Amerykanie sami obudzą się i stwierdzą, że chcemy odbudować na nowo Amerykę, stąd też nazwa Make America Great Again, czyli odbudować Amerykę na nowo i da się to zrobić. Ja wierzę, że Donald Trump jest w stanie stanąć na wysokości zadania i odbudować to, tym bardziej, że ma wielu sojuszników, między innymi Elona Muska, który również podziela jego zdanie. No jest mnóstwo takich fajnych ludzi w Stanach Zjednoczonych, którzy naprawdę mogą odbudować Amerykę na nowo. Powiedziałeś, ogromna przewaga, rozumiem, ogromna przewaga Trumpa nad Kamalą Harris, czy odwrotnie? Absolutnie. Tak, oczywiście. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć, jakie to są punkty, ale przypuszczam, że gdzieś około 14 punktów, może trochę mniej, może przesadziłam. Ale mówisz o samej Florydzie, czy o całych Stanach Zjednoczonych? Nie, mówię o całych Stanach Zjednoczonych właśnie. Najbardziej te niebieskie stany, one są bardziej właśnie po zachodniej stronie Stanów Zjednoczonych, czyli Kalifornia, Washington, Seattle. Tam są, to są bardziej właśnie takie demokratyczne stany, ale oczywiście też Illinois, jest też Nowy Jork. To są stany i są też stany wahadłowe. W tych wahadłowych stanach North Carolina, Tennessee, Wisconsin i te wszystkie stany, no mówię, ludzie zaczynają się po prostu budzić i widzą naprawdę przede wszystkim sam fakt, że Kamala Harris powiedziała dla tych wszystkich, którzy stracili dorobek całego życia, że będą w stanie, mogą złożyć aplikację, żeby uzyskać pomoc w wysokości $750. Przy czym te $750 tak naprawdę można zostać zaakceptowanym, a wiele osób zostaje odrzuconych podczas składania tych aplikacji, że się nie kwalifikują, a stracili oni wszystko tak naprawdę. Więc, a szczególnie jeśli chodzi, ja tu wspomnę, mówimy o Florydzie bardzo dużo, ale też Tennessee, North Carolina, South Carolina, Virginia, to są stany, które bardzo ucierpiały też właśnie w związku z huraganem Helen. I tutaj oferując komuś $750 pomocy, jednorazowej, przypomnę, to jest po prostu, to jest śmiech na sali. Tutaj wiemy, że Donald Trump próbuje w jakiś sposób pomóc Ameryce, Amerykanom szczególnie, prawda? I ostatnio też właśnie fantastyczny wywiad, który na pewno też znajdziecie na naszym radiu deon24.com Donalda Trumpa dla Polonii naszej, i w którym wyraził się, jak bardzo szanuje naszą pracę, jak bardzo lubi Polaków i wierzę, że tutaj nasza Polonia też, jeśli chodzi o Florydę, mieliśmy też nasze własne tutaj, prawda, głosowanie, jeśli chodzi. I myślę, że duża część właśnie Polonii jest właśnie, będzie głosować na Donalda Trumpa. Przynajmniej taką mam nadzieję. Powiedziała Ewa Jeneralczuk prosto z Florydy i prosto z Radia Deon. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, a my pędzimy teraz do Libanu, do Kazimierza Gajowego.